Wielki powrót dzieci do szkół. Uczniowie klas 1-3 z 11 województw dziś ponownie chwycili tornistry i usiedli w swoich ławkach. Na razie w trybie hybrydowym, ale młodzi dębiczanie oraz ich rodzice z radością rozpoczęli ten dzień. Lepiej w szkole, no bo są tam koledzy. Bo w szkole są koledzy i można się uczyć. W szkole jest lepiej dlatego, że po pierwsze nigdy nie zatnie, bo to jest prawdziwe życie, a nie żaden komputer. Dużo się uczy rzeczy i no ogólnie no, jest szkoła, można się spotkać z kolegami. No jest to w realu, a nie przez jakiś durny komputer. Można się zobaczyć z kolegami, ale większość nie może. Nie będzie mogło się połączyć, bo może mieć problemy. Z kolegami można się w szkole bawić na przerwach i się można dobrze uczyć z panią. A jak się jest przez internet, to wtedy nic nie można robić z kolegami, tylko sobie gadać, opowiadać. Oczywiście, że lepiej. Niech tak już zostanie jak najdłużej, a najlepiej na zawsze. Zdecydowanie lepiej dla dzieci. Ciężko, szczególnie w pierwszej klasie, kiedy dzieci dopiero tak naprawdę zaczynają wchodzić w ten etap szkolny i ciężko wszystko wytłumaczyć tylko przez ekran. Więc jak najbardziej jestem za stacjonarnym nauczaniem. Zdecydowanie tak, widzę wielką radość, z wielką chęcią. No jest to nauka, co prawda, na razie hybrydowa, tylko część klas wróciła, 8 teraz od poniedziałku do środy, później oni wracają na zdalne 2 dni, natomiast pozostałe 9 klas wraca wtedy na czwartek, piątek. Zależało mi, żeby właśnie pierwsze klasy były jak najwcześniej, bo jest to dla nich bardzo ważne. Myślę, że dla rodziców tak samo. Mam nadzieję, że już w maju wszyscy wrócimy i szkoła zacznie funkcjonować normalnie. Kiedy nastąpi poluzowanie obostrzeń w pozostałych województwach? Kiedy wszystkie dzieci będą mogły zakończyć zdalną naukę i wrócić do szkół? Wstępnie mówi się o maju. Jednak kiedy to nastąpi, będzie zależało od aktualnej sytuacji pandemicznej.